Zapraszam do wysłuchania wiadomości z kraju i ze świata. Na początek o biciu rekordu świata przez polskich uczniów. Przez 7 minut uczniowie z 1000 polskich szkół 25 lutego w samo południe śmiali się do rozpuku. Chcieli w ten sposób dostać się pod księgi rekordów Guinnessa. Po raz pierwszy udało się zebrać w jednym miejscu i w tym samym czasie tylu uśmiechniętych młodych ludzi. Zawsze warto. Wszystkie dni w naszej szkole są dniami radosnymi i świętujemy codziennie i codziennie uczymy naszych uczniów szacunku dla kobiet. Dziś może trochę z przymrużeniem oka podchodzimy do tego międzynarodowego święta. Niektórym starszym się źle kojarzy z poprzednich lat z goździkiem i rajstopami. My świętujemy dzisiaj wesoło, przypominamy sobie jak to było, ale też uczymy chłopców, że trzeba pamiętać o kobietach, szanować na co dzień, a dzisiaj na wesoło, tradycyjnie świętujemy Dzień Kobiet.